Serdecznie witamy w Nieczystych Zagrywkach, odcinku poświęconym rzutowi okiem na grę Mass Effect 3. Mass Effect 3. Gra dla was Dominik Gąska, Imperium Gier. A komentować będą Tomasz Rągowski, komiksomania.pl, wielki fan Mass Effecta, z tego co wiemy, oraz Michał Piłowarczyk, również Imperium Gier. Tak, jesteśmy... To jest twoja postać? To jest moja postać, tak, to jest... Dlaczego? Problem polega na tym, że głównym problemem, znaczy głównym, pierwszym problemem, jakim się natknąłem grając Mass Effecta 3, było to, że gra nie chciała zaimportować mojej postaci z Mass Effecta 2 do Mass Effecta 3 i musiałem spróbować odtworzyć swoją twarz mojego Sheparda. Wyszło mi coś pomiędzy moim Shepardem a Niko Bellikiem. Tak, polega na tym, że nie grasz Shepardem, nie? Gram Shepardem, tylko... Jeez. Tylko to jest... Wiesz, jak wygląda Shepard prawdziwy, nie? Nie damy się oszukać. Założę jest się, jakiś że... problem w Akademii Grissoma, słuchajcie, to jest... Założę się, że kiedy wchodzisz do budynku, to wszyscy się trochę boją. Wyglądasz trochę jak ten koleś z Painkillera. No mówię, chciałem grać swoim Shepardem, którym gram od jedynki. Josha Harneta trochę. Chciałem grać swoim Shepardem, którym gram od jedynki, ale niestety gra nie chciała go zaimportować. Jest jakiś błąd, Bioware podobno nad nim pracuje. Zrobić brzydalady? Na znak protestu? Tak, Tomasz. Mogłem zrobić grubasa, ale nie dało się. No, albo rasistę. Tutaj mam... To, co chcemy wam pokazać z tej gry, ja stwierdziłem, że nie będziemy może pokazywać czegoś z głównego wątku fabularnego. Żeby nie zepsuć wam zabawy. Żeby nie zepsuć wam zabawy i nie spoilować za bardzo. Pokażemy jedną z misji pobocznych. W tej grze oprócz takich standardowych misji pobocznych, małych, które były i w jedynce, i w dwójce, czyli po prostu lecisz na jakąś planetę, tam zabić jakieś ludziki, są też takie misje bardziej fabularne. Czy to jest właśnie... nie patrzeć tak na mnie, bo się trochę dobrą mowinę, twój Shepard właśnie też się dopowiedział. Oddawaj wątrobę. Shepard is not amused, nie? Thank you, Commander. Czy możesz z nią rozmawiać tak długo, aż się z tym prześpi? Nie wiem, jeszcze do tego nie doszłem, ale ja taki nie jestem. Zanim polecimy na tą misję, chciałbym wam pokazać, co jest ciekawego w tej grze. Co jest nowością w stosunku do jedynki. To co, już kończymy? Tutaj jakby toczy się w trakcie twojego zadania, które wypełniasz, toczy się jakby cały czas w tle galaktyczna wojna ze żniwiarzami, którzy przybyli z mrocznych odkłani kosmosu, żeby zniszczyć wszystko, co organiczne w galaktyce. Czyli z naszymi rolnikami, którym zbiorom przeszkodziły na przykład powódź, albo taki w stylu Niko zbyt gorąco, albo zbyt zimno i się zbuntowali i zatkowali ludzkość? Niko Bellik miał przy sobie styl, ty. Gdzie masz dresy właśnie? A pamiętajmy, że był ubogim uchodźcą z zbierasz tutaj tak, no, już. Zbiera się jakby i surowce, i wsparcie różnych jednostek, sił i planet, do Pokaż wojny. To Diana jeszcze raz. To jest pani dziennikarz, która kręci reality show na dziennikarz. Pokładzie. Ona jest twoim sprzymierzeńcem? Tak. A możesz ją uderzyć? Ja w dwójce ją chyba pobiłem, ty? To nie jest ta. Tą, którą można uderzyć, już uderzyłem. Już. Fantastycznie. Ale to była inna. W każdym Mass Effect musi być opcja jest opcja uderzenia dziennikarza, tak. Zbiera się, tam macie, widzicie, jest łączna siła zbrojna. My też jesteśmy niezłą drużyną, szczerze mówiąc. Łączna, danski bokser. Jest łączna siła zbrojna i wskaźnik gotowości. Ta łączna siła zbrojna to się zbiera właśnie w toku gry, wykonując questy, posuwając do przodu główny wątek, to jest tak jakby siła twojej obrony przeciwko żniwiarzami. Wskaźnik gotowości. Cerberus, co masz tam? Wskaźnik gotowości to jest jakby wskaźnik tego, jak poszczególne układy radzą sobie z aktualnymi potyczkami. Jeśli jest czerwone, to jest źle, prawda? To jest źle, jak jest czerwone. I ten wskaźnik się zwiększa grając w multi. To jest ciekawe, o multi porozmawiamy później. I tak jakby od tych dwóch wskaźników, od tego, ile siły zbiorę i jaka będzie gotowość galaktyki, będzie zależeć końcowy wynik potyczki ze żniwiarzami, jaka nastąpi w grze. W singleplayerowej kampanii. Czyli tak jakby to, co robicie w multi, wpływa też na singla. Mało tego, jak dolevelujecie postać w multi do 20 levelu, o czym się dziś dowiedziałem... Co, że jak tu wchodzisz, musisz przechodzić przez tę animację? To można ją przenieść... tak. To można ją przenieść do później do kampanii singlowej i ona też staje się twoim zasobem, ta postać. W walce. Zasobem, nie? Zasobem. Mój Boże, Dominik, jesteś z HR-u. W walce przez... Ja tutaj prowadzę... Barowcem. Słuchaj, ja prowadzę walkę o przyszłość ludzkości, nie wiesz. Ale musisz, kurde, korporacyjnymi metodami oprowadzić... Uratuj uszów. Lecimy ratować uszów. Firma, uszów, tylko w kosmosie. To jest misja, którą ja wczoraj grałem w domu, tą misję, to... Wybrałem ją do pokazania, bo ona dosyć fajnie pokazuje to, jak się zmieniła walka. Mhm. Że trochę jest ciekawiej pod względem walki w stosunku do Mass Effecta 2. Jest trochę mniej statyczna, trochę więcej się tam dzieje. Bo jeśli chodzi o rozmowy, to wygląda tak samo, jeżeli chodzi o rozwój postaci, też tak samo jak w dwójce praktycznie. W jedynce mi się to bardziej podobało. W dwójce jakoś mniej było umiejętności. Ale jest, co jest fajne, to teraz zaraz zobaczycie. Teraz wybieramy drużynę. Ja się teraz mocno zastanawiam... O, Idi może chodzić z tobą. Tak, może chodzić z tobą, tylko ja nie wiem, czy... Jarę i Idi. Wiesz co, ja nie wiem, czy ja ją chcę. Zastanawiam się, tylko ja nie wiem, czy nie będzie za mała siła bojowa.
chcę chyba mieć Jamesa. A co, to, czy teraz to już ma znaczenie, bo w dwójce nie miało żadnego znaczenia? W tej misji już miałem takie momenty, że bardzo stwierdzałem, że chciałbym Liarę, bo ona ma tą umiejętność, osobliwość, która wyrzuca w górę przeciwników, a to są tacy przeciwnicy z tarczami, których dość ciężko... Dlaczego BioWare, jak już robi posyć dla sztucznej inteligencji, to musi być pięknie zbudowana kobieta? Nie wiem, a patrzcie, są jeszcze dwa rodzaje strojów w ogóle, jest mniej slaty i bardziej slaty. I każda tak ma. Ja biorę te mniej slaty, bo jest. A dla nich może wybrać? Masz dziwną definicję slaty. Bo ja traktuję kobiety z szacunkiem. Tak, rzeczywiście, James też ma bardziej... James, ten twój James to jest zastępca tego czarnoskórego bohatera, co z poprzedniej części. On nie wygląda. Nie wiem, o czym mówisz. Biorę Garusa, dobra. W takim teamie ja... Jak on się nazywał, ten czarnoskóry? Nie wiem. Jacob chyba. Tak, poprzednio grałem Edie i Jamesem, teraz biorę totalnie przeciwną drużynę. Zobaczymy, jak to się skończy. Złożoną z obcych? Tak, złożoną z obcych, dokładnie z taką. Z obcych i... Ponieważ jestem pełen tolerancji dla różnych gatunków ras i... Wiadomo, co się dzieje z Jacobem. I inności. I tak, to jest fajne, na razie nic nie było na ten temat. To jest coś, co jest dużo bardziej rozbudowane w stosunku do dwójki. Wybór broni. Oprócz tego, że widzimy w końcu statystyki tych broni, a nie posługujemy się tylko ich nazwami. I widzimy tą broń. To wybieramy te bronie i są też usprawnienia do nich. Modyfikacje, które wpływają na... Na przykład tutaj jest... Zwiększa liczbę nabojów. O. I te usprawnienia wszystkie znajduje się podczas zadań. Bardzo fajnie to wygląda. Zamiast celność czy obrażenia? Co chcemy, celność? Nawet się dymi tam kabelek z lewej strony, z góry. Tak, tak. I jakby możemy wziąć, nie ma takiego ograniczenia, że to zależy od klasy postaci, ale akurat ja gram szpiegiem, mogę wziąć wszystkie rodzaje broni, ale jak wziąłem sobie jeszcze strzelbę, to widzicie, jakby przekroczyłem wagę. Mhm, i przez to będą mi się moce wolniej ładować. W dwójce w ogóle było tak. Tą wagę też mieliśmy upgrade'ami. Tych upgrade'ów w ogóle do broni jest bardzo dużo, tego się bardzo dużo znajduje. I faktycznie jest dużo takiego. Tak jak w jedynce. Nie ma tak jak w dwójce, że masz jedną broń, znajdujesz się tylko ją. Tylko już teraz, jak gram po 10 godzinach gry, to już mam tak, że potrafię spędzać dużo czasu na takim po prostu wybieraniu broni i mieszaniu sobie upgrade'ami, co będzie lepsze, co będzie gorsze. Bo w dwójce mi się to średnio podobało, że były mocno zamknięte klasy postaci tak naprawdę. Jak sobie wybrałeś inżyniera, to było bardzo ciężko się dorobić karabinu i musiałeś biegać tylko z pistolecikiem albo z tutaj rozwój też jest troszkę chyba rozbudowany, to że od czwartego levelu mamy wybór, ja nie pamiętam jak to było w dwójce, ty Tomek mniej dawno grajesz niż ja, że jak możemy wybrać w którym kierunku, jakby jeden z dwóch perków tak jakby. No to wziąłem na przykład ten. Tutaj mamy... Liary nie było w dwójce, nie? Była w jedynce tylko. W dwójce pojawiała się jako postać długoplanowa. I w DLC I w była. DLC była. W dodatku, tak. No już nie. Dobra, i była w komiksie, który opowiadał o tym, w jaki sposób... Czytałeś ten komiks? Czytałem. Był na tyle żenujący, jak wam się wydaje, tak. Jak komiksy Gwiezdnych Wojen? Nie, komiksy z Gwiezdnych Wojen są niezłe czasami. Niestety czasy wczytywania... Wiecie w ogóle, że w komiksach z Gwiezdnych Wojen umarł Chewbacca? No way. No? Nie czytam. Smutne info, co? To jest skandal. No. Ten co z Beckinsale w tym? Beckin co? Beckinsale, Kate Beckinsale? Ta co gra w Underworldzie? To co z nią? Nie widziałeś Movie the Movie? Traileru? A, tak. Joker jest bardzo ucieszony, że Illy teraz ma ciało i siedzi koło niego. A czy się on jej nie znosił? Nie, właśnie nie, on tutaj... A Joker jakiś... ma im większą... Im jest starszy, tym ma większą brodę. Bo jakiś zanaktor podkłada, nie? Tak, set... Green, tak. O. I co, myślicie, że Joker się zbliży? Są sugestie wskazujące na to. Co, cały czas do niej gada? W świecie Mass Effecta tak się wyrywa. Dziewczyny. To ona się zastanawia, ona się zastanawia nad tym, czy ona ją podrywa i ten... I pytała Sheparda. A Joker łazi za nią i wszystkie opcje drogowe, synie. Dokładnie tak. Wybiera wszystkie opcje drogowe naraz. A w życiu to nie działa? Cholera, to dlatego mi nie wychodziło. To jest twój statek? Tak, to jest mój statek. No wygląda tak samo jak w dwójce. Wiem. Teraz nigdy mi się nie podobało, że malutkie stateczki, ty. Wyglądają jak jakieś pudełko od zapałek, ty. Troszkę tak. Takie biedne są. A jest Mako? Nie ma. Szkoda, lubiłem Mako. W dwójce też już nie było. Strasznie dużo ludzi nie lubiło Mako z pierwszej ten części. Ten pojazd taki, którym się jeździło po... Taki jeździło się po pierwszych planetach. Mi też on nie przeszkadzał, bo oprócz przy okazji to, że się nie jeździło po tych planetach, to jakby nadawało taką większą skalę tej grze. Że czułeś, że tam są te planety i że to nie jest tylko parę lokacji na krzyż, nie? To było sztuczne, ale ekran ale się działało. Zakręcił, co znaczy, że odleciał, tak? Tak, ściągnął na siebie. To była dywersja niezłe. Przeciwko czterem groźnym statkom. Bo tu atakuje Cerberus znowu jest tymi złymi. Znaczy on zawsze był tymi złymi, no ale...
Dwójce, ale w dwójce dobrze to ukrywali. Wskrzeszając się na samym początku. Nie, ale w dwójce to było w ogóle dosyć słabe, że niby ten Cerberus był zły, a rzadko ci o tym przypominali. Jakby rzadko Cerberus robił coś złego. No, oprócz tego, że Jack, tak, była właśnie taką postacią, którą... Oni ją tam... Ale ja miałem słabość do Jacka, bo... Do Jack. Do Jacka miałeś słabość, to nie tak gra, to Darkness. No ale wiesz, to ona ma męskie imię, to nie moja wina, ale... Wiesz, może... W ogóle z męskimi imionami to jest taki problem tak naprawdę przy odmianie. Na przykład w Jeziorze Marzeń, tam w ogóle były strasznie dziwne imiona postaci. Oh my god, Michał, mówi o Jeziorze Marzeń. Cicho, a będzie dysupcyjna, czy kryo amunicja? Dysupcyjną biorę. My tu rozmawiamy o ważnych rzeczach, Dominik, nie przeszkadzaj nam. Jeziorze Marzeń... Był, no. No przecież postać Katie Holmes nazywa się Joe? Tak? Tak mi się wydaje. Pacey przecież to nie jest też takie męskie imię. Dawson? Musimy wam zdradzić teraz tajemnicę naszego tutaj warsztatu. Dominik gra na odwróconej osi. Tak, a co? Tak dziwnie mu wychodzi, jest jednym z tych ludzi, tak. A to widać? Tak, widać. Tak. Ja to od razu zobaczyłem, tak. Od razu sobie przypomniałem, jak zobaczyłem, jak stylujesz. To się stało swoim kaskiem. Zawsze gram, tak, od dawna. Od pierwszego Jedi Knighta. Grasz bez kasku, ty? Gram bez kasku. Nie, to jest ustawienie w opcjach, żeby w przerywnikach się nie ten... Ale biedny, Niko. Proszę bardzo, nie mówię, Niko w kosmosie. Oczywiście najgorsze parda. Przede wszystkim strasznie chudy, nie? A tego, tego wiele, akurat się nie wybiera. Twarz. No. To już wiele osób zauważało, że te twarze tworzone w kreatorach nie wyglądają tak realistycznie jak te prekonfigurowane. Tak domyślne. Ja tam lubię mojego Sheparda. Nie dziwię się. Może nie jest piękny, ale jest dzielny. A czy jest takim twardzielem? Jak cipu na norektyk, ty. Miał ciężkie ostatnie parę lat, no. Zginął, został wskrzeszony. Tak. Nie miał seksu, bo nie mógł nie grać do Miranda, dokładnie. Tak, zachowałem wierność mojej Ashley. Właśnie, my w ogóle odkryliśmy, że Dominik jednak miał seks w dwójce. Bo okazuje się, że podczas gdy Shepardy i Shepardzice tuż przed ostatnią misją szły do łóżka z kimś tam, to Dominik miał taką animację, że ogląda zdjęcie. I Tomek ma teorię. To było metaforą, wiadomo, że Tomek ma teorię na ten temat, ale... Była tylko jedna ręka widoczna. Tak. Nie wiem, czemu obaj pomyśleliście o tym, ja w ogóle tak nie pomyślałem. Nie miałem takiego wrażenia. Dobra, to może być ciężko. Się śmiejcie, Tomek, śmiejcie. Ja ci zrobię podkład dźwiękowy. Tyryryryry. Tomek, tutaj. Muszę robić... Oni wyprowadzają studentów z tej, to jest jakaś akademia dla super zdolnych. Dobry powiedziane, wyprowadzają. Tak. Wyrzucają śmieci z akademika. A my próbujemy ich uratować. I dlatego się obracamy dookoła. A co, oni porywają te dzieci pewnie, żeby je zwerbować albo coś takiego, tak? I wkręcają im, że Ziemia ich opuściła, a Cerberus chce dla nich dobrze. O. Gra nie ma, w odróżnieniu od dwójki, nie ma polskiej wersji. W gadkach jest tylko napisy polskie. Jak w X-Menach ten pan zrobił. Tak, był z biotykiem. Połóż się na ziemi, udawaj, że nie żyjesz. Nie oddychaj. Dobra, jest tu jego siostra też będziemy ratować. I tutaj jest też fajne, że tylko właśnie, tak jak mówiłem, że się znajduje dużo tych upgrade'ów. I tu na przykład skręciłem sobie i znajdę jakiś stabilizator do karabinu szturmowego. Nie mam grzyprzenie pierwszego levelu i później będę mógł zastosować... Pierwszego poziomu, no. Bądź nie zastosować to ulepszenie. Gdzie mam iść? Tu mam iść. Czy lokacje są większe niż dwójce? Bo w dwójce pamiętam, że strasznie mnie irytowało, że te lokacje wszystkie były bardzo małe i bardzo liniowe takie. Wiesz co? Różnie. Na razie są dosyć podobne. Nie zauważyłem, żeby jakieś dramatycznie większe były, czy bardziej rozległe. Ale mówiłeś, że Cytadela jest większa, tak? Ma więcej pięter, więcej pomieszczeń. A na tym znaczniku obok karabinu pokazane jest, że masz tą amunicję dysrupcyjną, tak? Włączoną. Tak. Fajny pomysł, jak ze Space'a trochę. No, musisz się schować, te pudła... Widzisz, jakim jest znacznik około? No, karabinu. Jak Dominik włączy karabin zwykły, to zobaczysz. Centurion ma tarczę. Ma gdzieś przeciążenie, które... O, jest. Które działa na tarczę. Lubię Garusa. Garus jest fajny, tak. Uważam, że jest fajnym ziołem. Tutaj, czy ktoś ma tarczę? Teraz możemy użyć na przykład... tak. I lecimy. Ale w sumie nie będę dużo amunicji do mojej cennej snajperki. Spójrz tam, jak widzisz? A, no muszę cię. Taki szczególik, co? Ale bardzo fajny. Wydaje mi się, że to też tak było. Oni mają tutaj urządzenie do robienia sobie osłon takich girsowych. To jest też w i małych czarnych dziur przenośnych. Tak, mała czarna dziura przenośna to zrobiła z kolei moja. W girsach to w ogóle projektowali miasta po to, żeby można było toczyć potyczki na ten... O, szturmowiec. Na ulicach. O, to jest, tak, ten cios. Tak, to jest nowość.
o mnie ostrze. Przecież w Gearsach były całe... Ja teraz spieszę tutaj, żeby dojść do... Do clue. W Gearsach były całe te, całe ulice jakby z pochowanymi tymi tak. przeszkodami, które trzeba było wysunąć. Po prostu projektujący ulice wiedzieli, że tam kiedyś będą potyczki jakieś toczone. Projektanci miast nawet do tego stopnia brali to pod uwagę, że nawet cmentarze były tak zaprojektowane, żeby nagrobki były odpowiedniej wysokości, żeby Marcus Fenix mógł się schować za nimi. A Marcus Fenix nie jest najmniejszym z ludzi. No, dokładnie. Nawet ten. Nawet nagrobki. To po prostu jest była planeta zniszczona przez wojnę, co się dziwi. Muszę iść do sali Oriona, tam są uczniowie. I ich nauczycielka. To ty jesteś miałeś poprawy, nie wziąłeś. To jest generator tych. Aha. On jakby jak przy nim stoi, to on regeneruje tarczę. I teraz coś dla Tomasza. Jack jest nauczycielką? Wow. Shepherd. Jack ma włosy? Trochę się jest zdradzony. Ale wzięli głupiego robota, który nie może się zmieścić. No bo jednak wiesz... To też jest fajne właśnie w tej grze, że wszystkie postacie... Bardzo dużo postaci z jedynki i z dwójki, które się pojawiały, nawet na krótko tutaj wracają, na przykład tak jak tutaj. Ona jest tak naprawdę pojawia się w tej misji pobocznej i nie odgrywa później z tego, co widziałem, jakiejś tam wielkiej roli w fabule, ale samo to, że po prostu ją wprowadzili, żeby się pojawiła, żeby coś tam powiedziała, przypomniała o sobie. Ale stroju nie ma. Co, i ona uciekła? Ty, moja Jack by się tak nie zachowała. Ale stroju nie ma zbyt wychowawczego, co? Chociaż to jest 28 wiek, więc... Dobra, on ma tarczę. Ja bym było tak łatwo poderwać dwójce, że nawet achievement za to nie było, ale... to wiele mówi, no. Tak, ale masz wyłączony ten filtr filmowy? Nie, znaczy nic nie zmienia, wydaje mi się, że jest. Tylko, że on już od dwójki... jest dużo mniej widoczny niż był w jedynce. W jedynce był bardzo mocno taki zauważalny. Tak, tak. No dzisiaj włączyłem Mass Effect 1, żeby pokazać Dominikowi, to musiałem go po prostu wyłączyć. Właśnie sobie przypomniałem, co mnie wkurzało w dwójce strasznie. Że nie uważacie, że kamera jest strasznie blisko postaci? Przez to często nic nie widać? Masz na myśli, że w otoczeniu tak. nie widać. Tak, jest tak bardzo Resident Evil-owo. Nie wiem, ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi nigdy. Czekaj, ma tu pancerz. A. No, byłoby niefajnie. Może jakąś umiejętność? Byłoby zajebiście, gdyby zginął. Dlaczego to powiedziałeś mi? No, co powiedziałem? Czemu byście, że byłoby to jest taki efekt, też ten efekt dymu mi strasznie przypomina Battlefielda. Bo musielibyśmy grać jeszcze raz w wszystko. Tak, ten dym jest z Battlefielda. To wszystko, nie? Zastanawiam się, czy moja drużyna strzała nie raz mi lepiej, bo miała dwa skille na pancerz. Zawiściane! Chyba nie działa do końca wychylanie się. Tak naprawdę robot działa, nie dlaczego? Jest tym głównym wrogiem. Strzelałeś ścianę przez chwilę. Nie, może po prostu źle strzelałem. Tak naprawdę głównym wrogiem są tu ściany. Jestem kiepskim graczem, więc... Tomek, zastanów się nad tym. Ściany są wszędzie, słyszą wszystko. Ja nie rozumiem. Zabij go. To jest automatyczny kill zawsze? Nie. Trzeba mieć do tego umiejętność odpowiednią? Nie. Bo można rozwijać walkę. Możesz to rozwijać, tak, walkę wręcz, żeby... Centurion! Nie zabijaj Centurionu, to była świetna bajka. Dobra. Będziemy już tam oglądać tych wszystkich tych, żeby... Dlaczego cię uderzyła, ale? Mieli ją na widelcu. I ona jest tak, teraz jaką nauczycielką, bo ona dotarła do tych dzieciaków i... Drink your juice, Rodriguez. You couldn't destroy wet tissue paper. Zniszczę cię. Co teraz? Teraz musimy... Wiecie, jesteśmy drodzy słuchacze, jesteśmy wrażliwi na wasze spoilery. Nawet ja nie wiem, co się dzieje tutaj. Nie wiem, jak to przewija. No bo po co mamy psuć naszym czytelnikom? Generalnie chodzi o to, że oni są tu uwięzieni w tej szkole i muszą uciec zanim, a wokół lata krążownik Cerberusa, więc nie mogą uciec tym plowem, którym przylecieli, bo już jest zbyt niebezpiecznie, więc plan jest taki. Żeby, no nie może ich Joker zestrzelić po prostu? Żeby ukraść, no Joker jest za cienki na to, żeby ukraść jeden z tych, jeden z promów Cerberusa. Mhm. I wtedy podszyć się, tak? I wtedy oni nie będą tego w klasyce SF jeszcze nie było.
i podszyć się pod, pod ich prom, wtedy oni go nie zestrzelą i będą mogli spokojnie... Dominik właśnie był złośliwy wobec Mass Effecta. Nie, to taka, ja tak mówisz, z sympatią. Shepard jest tak mocarny, że potrafi automatyczne... Widzisz, a ty mówisz, że anorektyk. Grodzie. Ja bym nie zaufał facetowi z taką mordą. Tak sobie myślę. Przy okazji macie trochę hary. Dokładnie. Wy dzieciaki, co nie? Albo wrzućcie swoje portfele do tego pudełka. Na wszelki wypadek. Cicho, cicho. Teraz powiedziałem, że mają iść na górę i mi pomagać. Jeżeli chcecie, żebym zginął, to teraz może się wam to udać. Czemu ci się nowa Jack nie podoba? No ma włosy, ty. Lubiłem ją łysą. Kłamią. Groźny śpłun. Zobaczcie, co zrobili z moją... drobne, zobaczcie, co zrobili z moją twarzą. No właśnie, jak możemy ufać Cerberusowi, spójrzcie na mnie. Dokładnie. Ostatni chirurg. Muszę się, był... wiesz, ja tutaj mam walczyć o przyszłość całej galaktyki, no to muszę wyglądać poważnie, nie? Groźnie. Ostatni chirurg plastyczny, który wiadomo, pracował tylko z Cerberusem. Mam takie pytanie, czy w ogóle ty fabularnie tłumaczył, dlaczego się rozpadła twoja drużyna z dwójki? Bo to wychodzi chyba na to... Czy po prostu wrócili i się rozeszli? Trochę tak. Znaczy drużyny nie mają tak, że się rozchodzą? Shepard wrócił na ziemię i stał się takim jakby trochę więźniem. Czy to jest wczytywanie? Tak, to było wczytywanie. A teraz wow. Będzie... Fajnie. Teraz będzie kurna ciężko. Dobra, tu jest ten Atlas. Ja bym na... Możemy ci mruczyć epicką muzykę, jeśli chcesz. Epicką, przepraszam, taką patetyczną. Na początku ja bym się zajął nim. O, to są ci, te kolesie starczownicy. Tarczownicy. Osobliwość. A może muzykę z Gwiezdnych Wojen, tą z Duel of the Fates. Może być chórki? Nie pamiętam aż tak dobrze tej muzyki. Musisz robić... Tak co chwilę. Dobra, ja bym tego... O, jest, dobra. To miał przeciążenie. A ja go spaleniem. Spelem? Spaleniem. Spaleniem. Nie spelem. Chodź tu, misiu. Ci inżynierowie potrafią czasami rzucać... Latać. Granaty. Wieżyczki. Wieżyczki. Więc trzeba ich zabić szybciej. Trzeba ich zabić. Najlepiej zanim taką wieżyczkę... On kulkę zostawił. Co to jest za kulka? To ja tą kulkę kazałem zostawić mojej Iliarze. Te kulki są fajne. Dosyć często z nich korzystamy. Fajne właśnie w Mass Effect jest to, że chowasz się za... eksplozjoodporną ławką. Tak, ale to w wielu grach w ogóle, tak? Dlatego to jest fajne jednak w Battlefieldzie, że... Tutaj oni idą, o, tutaj mi idą jeszcze... Tarczownicy. Ale jak go wyciągnąłeś za tarczy? Nie, a tylko Liara dzielna. Dzielna Liara, tutaj, a tam jest wieżyczka. Tak, tam jest wieżyczka, którą postawił ten. Ja bym wziął też snajperkę. Fuck. Przeładuj. Postawię drugą wieżyczkę. Ciężko być inżynierem. No właśnie, mówili mu, że będzie programował, czy nie? Powiedzieli... No właśnie, powiedzieli, otwórz tą studzienkę, tam kabel nie łączy. Następne trzeba znaleźć się na polu walki. Kompilować jądra, mówili. Koleś miał na imię Wojtek. Rodzinne, dzieci. Dokładnie. Pieska. Kochankę. I teraz to życie, które kochanka, straciłem, informatyk. Jak widzicie, oprócz tego, że straciłem tarczę, straciłem trochę życia. I no. To życie się nie regeneruje samo. Je trzeba zagenerować apteczką. Medigelem, tak? Medigelem, tak. Medgelem. No fuck. A czemu tego wielkiego robota nie zabiłeś jeszcze? Czy już zabiłeś? Zabiłem. No to przegapiłem to. To mi Centurion idzie, temu by się przydało tarczę zniszczyć. Zabij te Evangeliony. O, dobrze. Bardzo dobrze wygląda ta gra, muszę powiedzieć, na X, naprawdę. Tak, wygląda chyba trochę lepiej niż dwójka. Chyba raczej mi chodzi na przykład o szczegółowość zbroi. Bardzo fajnie zrobione. Bardzo mi się to zawsze podobało w Mass Effectie, ten kierunek na hard SF. Nie jak się po prostu mówi. Widziałeś tą wieżyczkę, prawda? Ale on nową postawił. Twarde, tak. Nową postawił drań. Bo go nie zabiję, no. Teraz nie zabiłeś.
A tam mi z góry w ogóle pomagają ci uczniowie, którym kazałem ryzykować życie. Domek, a jakbyś mógł wybrać, to wolałbyś być getem czy haskiem? Seriously? Dobra, ja może się trochę wycofam, używając mojego skilla. O, Liara, nie, o, dobrze, niech Liara się nie ogień. A jesteś niewidzialny teraz. Tak, jestem niewidzialny. Myślałem, przez że chwilę. Przełączyłeś na tryb... Co teraz? Będziemy czekać, aż co? No właśnie. Się uleczy. Aha, tutaj, dobrze. No, dobrze, tutaj ktoś jeszcze jest. Widzę tutaj czerwonego. Gdzie on jest? Tu jest. Może go jakimś swoim skillem. Sabotaż. Dobra, dobra. A, granat. Tak, to jest już to, co przeciwnicy tutaj robią. Nie idzie jak na easy. To nie jest easy. To jest to very easy. Cicho, bo zaraz zginę, to jest normal. Poziom trudności, please don't kill me. Są te pylony tarcz, na które w ogóle nie zwracałem uwagi, ja powinienem, bo one jakby regenerują tarcze ludziom, którzy stoją koło nich. Mhm. Więc jak ci wrogowie stali koło nich... O, chyba mi się udało. Widzicie? Nie jestem wcale złym graczem. Też można zaskakiwać z wyższych obszarów, nie wiem, czy to było w dwójce. Chyba nie. Widzicie, jak się spieszę? No widzimy, widzimy. Nie, to jak zajmować trochę kasy z uczelni przy okazji, no którą ratujemy. Dobra, tak, tu jest dobrze, bardzo szybko. O, mogę wydać rozkazy im. Wyimnać tych inżynierów, zanim zdążą postawić wieżyczki. Bo wtedy będziemy mieli taką sytuację przed chwilą? Tak. Rozkazałem moim ziomom. No już tam rozstawiam. To w ogóle jest niesamowite, co? Że 300 lat od dzisiaj latamy po galaktyce. Jesteśmy w ogóle jedną z ważniejszych ras. I ciągle nie potrafimy zrobić karabinu snajperskiego, który miałby jeden nabój. Więcej niż jeden nabój w komorze. Nie, są tutaj takie, tylko ten, który ma jeden nabój jest po prostu silniejszy. No właśnie. Idzie mi tu inżynier. Ktoś tu nie strzela, ta wieżyczka chyba. Fak. Dobra. Gdzie są moje ziomy w ogóle? Tu jest drugi. Nie, to jak snajperka z paru metrów. Jak na multi w Battlefieldzie, też biegają ze snajperkami i w Modern Warfare. A może wiesz, ty wiesz, że strzelam kopa po prostu. O, nie, nie sprzeda mi kopa! Może ona ci sprzeda kopa. Nie bij wieżyczko. Dobra, czy to są coś drogowie w okolicy, którzy mi zaraz zrobią, jak się stanę widoczny? Trzymaj, całe lata. A ty, będąc niewidocznym, się nie leczysz, tak? Tak. Znaczy, nie odnawia ci shield. Mhm. Także to możesz tym uciec, ale... Kurde. Ale żeby... Dobra, może ja wrócę do jakieś granaty czy coś? Masz granaty, ale one są jako skill. O, i tutaj te wredne stróże są. O, ale ona sobie radzi sama. I dlatego dobrze, że miałem Liary, bo jak nie miałem Liary, to miałem straszny problem z tymi... Nie jesteś bohater, przyjeżdżasz do szkoły, okradasz, zabijasz stróży. Namawiasz uczniów, żeby walczyli z tobą. Trochę ich tu dużo. A, tutaj jeszcze postawił. Nie rób tak. Proszę. Ja się tutaj jeszcze podleczę. A tam ciągle cawiczka na górze, Domek. Tak, jest. Właśnie się strzela. I właśnie mnie zabiła. I tak chyba będzie. Tak, to chyba... Potrafi być ta gra trudna. Więc właśnie. Zaskakująco potrafi być trudna. Nawet na easy. Nawet na normalu. Nawet na super easy. Nawet na super easy. Jeszcze pokażemy wam multi. Ale w oddzielnym programie. Dzięki wielkie. Cześć.